Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie po raz 12 już w nowych przygodach Lary Croft. Słuchajcie, co prawda straciliśmy jednego z członków naszej załogi. Zginął tu przed chwilką dziadzio, który wydaje mi się był kucharzem na naszej łodzi. Ale cóż, cały czas sam na samym szczycie góry w tej świątyni czeka na naszą pomoc i to myślę postaramy się jej zagwarantować w dniu dzisiejszym, mimo że wybieramy się tam już chyba w trzeci odcinek, cały czas coś nam staje na drodze. Tak jak teraz na przykład. Leć maleńka. Tam już widzę, że jest ścianka, której się będę mógł złapać. Tak jak teraz. Ale muszę się pośpieszyć na sam... O! Tego nie pamiętałem. Kto to jest? Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Poważnie, skąd? Dzięki Bogu. Gdzie jesteś? O, ma jakąś broń snajperską. Dobre. Rod? Tak. Dziadzie zginął. Grim nie żyje. Grim, o. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Jakie... Grim, ty uparty draniu. Mógł z tego wyjść cało. Rod, tak mi przykro. Nie, niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? No, jest tam ich trochę. 6, 7, 8 naliczyłem przynajmniej. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Dobra, ja się muszę przedostać przez tą pierwszą małą świątynię. Helikopter N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? To jest zły pomysł. Nie wołaj ich tu. Oni się rozbiją, jeśli tu przyjdą. Słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Roth. Nie, to nie jest świetnie. Kolejne ofiary przez was. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Rod. Ja wpakowałam sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. Dobra, cokolwiek. Mamy do pokonania zawalony most. Co my tutaj zrobimy? Przejdziemy na luzaczku. A nie, to ta druga część jest chyba rozwalona. Jak to wygląda? Będziemy skakać, myślicie? Chyba muszę tu na dół skoczyć, co? O nie, chyba nie miałem. Chyba miałem skakać od razu prosto na tamtą białą belkę. Czasami Lara wykonuje tak długie skoki, że nie jestem w stanie ich sobie zwyczajnie wyobrazić. Na przykład ten skok stąd wydaje mi się właściwie niemożliwy. Ale skoro gra twierdzi, że jest inaczej, to spróbujemy skoczyć i magicznie przedostaniemy się faktycznie na drugą stronę mostu. Dobrze, Lara, uważaj. Na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Wystrzelajcie ich, taki pomysł mam. Ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Pod mostem. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się, będę cię osłaniał przez całą drogę. To może zacznij już teraz do nich strzelać, oni nie mają broni snajperskiej. Długodystansowej, żadnej, nic by ci nie zrobili. No skocz mała. Dobrze. Jesteśmy, co my tu mamy? Nic nie mamy, myślałem, że to będzie znajdźka. A tu już jest most, dobra. Laro, mam ich na muszce. Dalej. No ja mam życie do stracenia. Ale spoko, na szczęście. Całe przejście pod mostem ułoży mi się w bardzo wygodne przejście oznaczone na dodatek białymi śladami. Ojciec Matia zrzuci nas oni, jak jej nie znajdziemy. Tylko jeśli... Dzięki, Rod. Rod dobrze wyczuł. Ale on widzi chyba mnie i pod mostem, i chłopaków na moście. Skacz, Lara. Stój! Nie ruszaj się, bo cię zobaczą. Dobrze, czekam. Już? Okej. Dzięki, Rod.
Zaczekaj, już prawie go mam. Ruszaj. Jak on napieprza z tej swojej snajpery, co? Czekaj, no stoję, czekam. Jezu. On nic nie poduje, wszystkie trafił. Dzięki za wsparcie. Czyli co, skończyło i tak się na tym, że zabił wszystkich. Jeden. Mógł ją zrzucić, debil jeden, zamiast wciągać na górę. Trzymam się, jest spoko. No autentycznie, mógł przecież zabić wszystkich na moście i po prostu mogłem sobie przejść górą bezpiecznie, a nie męczyć się tu, ryzykować swoje życie. Okej. Znowu się wszystko wali. W ogóle jak ja tam teraz trafię na górę? W ogóle jak oni tutaj żyli przez tyle czasu? Jak im się udało tam dostać, skoro tu się wszystko sypie? Są jakieś jaskinie pod skałą. Wchodzę. Jesteś tego pewna? Wydostanę ich. Wrócę. Obiecuję. Dobra. Jesteśmy w jaskiniach pod świątynią. Lara, jak rozumiem, przeczuwa, że... Co ty tam zobaczyłaś? Nic, dobra. Lara, jak rozumiem, przeczuwa, że tymi jaskiniami dostaniemy się na górę, do świątyni. Podejrzewam, że ma rację. No idź. Jest w porze. Troszkę wysoki poziom wody, to prawda. Okej. To nawet troszeczkę jak jakiś grobowiec wygląda. Raczej wejście do grobowca, co to było? Nie, wydawało mi się. Wejście do jaskini. Kwiatki. Dawno kwiatków nie widzieliśmy. Zabij Matiasa po prostu. Może być kluczem do wyzwolenia. Rytuał płomieni pokaże nam. W takiej sytuacji po prostu wycelowałbym w głowę i strzelił Matiasowi w łeb. Jesteś pierwszą i ostatnią. Przemów do nas. No, tego drugiego, tego. Przez ciebie zginął nasz brat. Teraz ja zabiję ciebie. Poważnie. To za Wladimira intruzja! Dość tego! Dimity, Nikolaj, przyprowadźcie ją. Już wcześniej Lara była w stanie sobie poradzić z takimi tłumami. A teraz co? A to dlatego, że ja nie miałem nad nią kontroli, wszystko jasne. A swoją drogą Matias, z tą swoją śmieszną dzidą, przypomina mi bardzo styl gry Infamous, niesławny. Tamci złomiarze wszyscy również wyglądali w bardzo podobny sposób. W przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Chimiko! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie, dobrze? Co to, Chimiko nie chce? Ona jest wybraną. Nie chce ofiary? W
Wkrótce, moi bracia! Wkrótce będziemy wolni! Zabierzcie ją do sali tronowej. Twoja walka dobiegła końca, Kratu. Łe, to sama jest wybrana? Ja myślałem, że to Lara będzie wybrana. Już nie pamiętam, jak to wyglądało. Serio. Serio, ale to było słabe. Przecież oni mają broń na pewno przy sobie, powinni po prostu strzelać na dół. Nie wydaje mi się, żeby mogła przeżyć upadek. I co, nie widzicie jej naprawdę w tym momencie? Jak wychyliła głowę i płynie. Tak, ogólnie jeśli kogoś to obrzydza albo coś w tym stylu, to wszystko jest krew i szczątki. Lara jest cała w krwi. Wyobrażam sobie dużo gorsze rzeczy od szczątek i krwi, na przykład fekalia. Jeśli by wpadła do Toytoya, do Szamba, to by było gorsze niż to co teraz. Dlatego niespecjalnie mi to obrzydza. A wy zwróćcie w ogóle uwagę, że jej koszulka na pewno straci zabarwienie krwi. Raz się gdzieś tam przypłucze i zaraz będzie normalna. Strumyczek sobie płynie, coś tam muszą regularnie sobie ubijać najwidoczniej. Tu czeka już na mnie ekwipunek, więcej strzał. Jakiś gaz ziemny. Prawdopodobnie tak. Ło, serio? Da się to gdzieś zakręcić? Albo coś? Chyba nie. Okej, okay, próbuj maleńka, zanim znowu się rozniesie. Jest dobrze. Okej. Okay. Wydostaliśmy się, jesteśmy zdrowi. Usiądźmy na chwilę, zobaczmy. Tak, Lara ma coś do powiedzenia w końcu. Matias wierzy, że to duch Himiko nas tutaj więzi. To niemożliwe, ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem. Dobrze o tym wiesz, Laro. Intuicja ci to podpowiada. Muszę ostrzec pozostałych. Jeśli do niego wsiądziemy, zginiemy. Dobra. Dziennik Lary uzupełniony. Znajdźka. Dziennik, super. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie, rolę w bractwie Solarii. Tak długo jak Matias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze Słoneczną Królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni. Inicjacja do bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni. Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. Tak przemawiają członkowie Solaris. O, więcej dymu. Tak, więcej dymu czy nie? Nie, wydawało mi się. Takie żółtawe zabarwienie było. A, kurczę, jesteśmy w tych miejscach, które opisywał ten gość w tym dzienniku, tak? Dobrze rozumiem? Nie szarp się za bardzo. I módl się, żeby cię szarpał. O Boże. Nie. To straszne. No już nie panikuj. Dobra. Co my tu mamy? Czy oni nas będą również atakować? Słyszycie w ogóle, jak mi chlupie pod nogami, jak chodzę? O, dobra. Czy koleś żyje? Czy zdążyliśmy go ocalić? Nie.
to szybko zdechł. Nie będziemy się rozglądać, tu ogólnie jest trochę znajdziek do podniesienia. Okej, dzięki temu chyba będę mógł rozwalić całą tą ścianę. Tak myślałem. Chodźmy więc i... Dziw, że ten sufit się jeszcze nie zawalił. Pewnie znowu trzeba będzie zatkać ten zabój w dole. Oj tam, oj tam. No ile nie mam strzał więcej? O, oh, fuck. Myślałem, że mam więcej troszkę tych strzał. Ej, to nie będzie wcale takie łatwe ich zabicie tutaj. Chowaj się. Masz dużo strzał do podniesienia. Znowu trzeba będzie zatkać ten zabój w dole. Jak będzie luźny, to zostawmy go po prostu dla następnej... Co do diabła? Nie wiesz, nie? Co do diabła? Nie wiesz, co do diabła? Ci pokażę zaraz, co to diabła. Ej, cichaczem trzech zdjąłem. To jeszcze mi się nie zdarzyło. Kwiatki, coś tam, go skrzynki. Podnieś wszystko, co tylko możesz. Ej, przecież oni mają przy sobie broń. Czy nie możesz po prostu broni w tym momencie zabrać? Czy masz już? Nie masz. Mam tylko... No, przecież oni do mnie strzelali przy pierwszym podejściu. Oni mają przy sobie broń, ale Lara nie może ich... Nie może jej podnieść. Bo level designerzy tak sobie zażyczyli. Nie powinieneś był się odwracać. Czysto pusto, nic ciekawego. Tutaj mamy znowu coś do rozwalenia. Czy coś się przy tym da zrobić? Nie. Tu musimy się chyba dostać na drugą stronę tego płotu. Ale zanim... Tu chyba jest ognisko jakieś, jeśli dobrze pamiętam, katakumby. Surowce i znajdźka. Znajdźka w formie przedmiotu tym razem. To wygląda na początek XVIII wieku. Wachlarz. Czarne jedwabne wachlarze były używane podczas obrzędów pogrzebowych wysoko postawionej szlachty. Taki brzydki. Wytarł się już całkowicie. Bez szału. Dobra. Tu znowu da się coś rozwalić, więc zróbmy to. Okej, zrzuciliśmy klatkę, która pomoże nam przedostać się na drugą stronę. Ja bym chciał tylko jeszcze zobaczyć, co rozwalenie tego zrobi. A, otworzyło mi przejście gdzieś tutaj. Mech. To chyba jest przeciw jakiejś znajdźki, więc to oleję i pójdziemy prosto do przodu. O kurwa, zapomniałem, że tu tak cuchnie. Ale cicho. Raczej jej tu nie ma. Może lepiej idźmy, co? Przestań, musimy się upewnić. Trzeba przeczesać dół. Hej, co tam się dzieje? O, cześć! Nikolaj nas przysłał. Jesteśmy tu z rozkazu. Ochroniarze nam kazali... Tak naprawdę... Jebać tam, co wam powiedzieli. Wszyscy naraz, wszyscy naraz. Fajnie. To był wybuch. To zadziałało w ten sposób. Wybuch podpalił gościa, a gość podpalił gaz. Kolejny kwiatek. No. Jesteśmy. Na górze. Im wyżej, tym lepiej. Tego zabijemy po prostu, podchodząc do niego. Naszymi głosami wychwalamy cię. Naszymi sercami czcimy cię. Ogniem stapiamy się z tobą. Tyś jest słońcem. Tu mamy więcej ognia. W sam raz, żeby zabić wszystkich zupełnie. Od początku do końca. Pięknie. Bardzo ładnie. Gdzie te zwłoki? Te zwłoki zniknęły. To lecimy na dół, zanim znikną mi kolejne. Nie chciałbym, żeby znikły mi kolejne zwłoki. Przecież pewnie już poznikały. Dobra. Tu chyba za tym też była jakaś znajdźka.
Tak, kolejny przedmiot. Co tym razem? Wachlarz wykonany na specjalną okazję. O, ten jest ładny. Prawdopodobnie ślub. Nie wygląda na więcej niż kilka lat. Aha. To prawda, ładnie się zachował. W porównaniu oczywiście tego poprzedniego, pogrzebowego. Dobrze, czy z drugiej strony coś jest? Nie, jakieś tam wejście na górę. Dobra, zobaczmy. Roślinka. Tam z góry chyba przyszliśmy, tu jest ktoś spalony na ołtarzu. Nie obchodzi mnie to, jeszcze zobaczymy co jest z tej strony. Co to za wybuchy? Cały czas coś się dzieje, coś się trzęsie. W sensie, byłoby to normalne, gdybym to ja te wybuchy wywoływał, ale jak sami widzicie, to nie ja. Okej, okay, jak to będzie wyglądało? Pewnie tu muszę coś... Aha. Pewnie muszę wywołać wybuch. I zrobić coś takiego. Nie wiem jeszcze po co. A, i teraz! Pięknie, drzwi wywalone. Co tam się dzieje? Ja wcale tak nie chciałem, przepraszam. Nie o to mi chodziło, idziemy, już zaraz cała jaskinia zawali pewnie. Ej, autentycznie, cała jaskinia się wali. Lara, co ty zrobiłaś? Przyniosła się ogień dzikusem i teraz będą wybuchać. O, malutka, biegnij. Dobrze. Wydostaliśmy się. To są nasi ludzie na górze! Jak się stąd wydostanę, to wsadzę się te strzały prosto w tyłek! Kotek ma pazurki! Ej! Nie podburzać ich! My tu pracujemy! Pieprzony kretyn. Ach, dobra. Czy mogę go sprzątnąć tak, żeby inni się nie połapali? O właśnie, w ten sposób. Dobra. Najważniejsze za nami. Nikt więcej nie przyjdzie? Nie, tam jeszcze ktoś się kręci. Dobrze. I to chyba wszystko. Tęsto swoją biedną koszulką z escape'em. To było naprawdę niezłe, Laro. Jak ty się tu dostałaś? Nie bez pomocy. Grim! Tak. No, nie żyje. Trochę moja wina, ale to nic. Ale nie udało mu się. Ej, czemu wy nie przeszliście przez te kratki? Przecież tam są powyłamywane kraty. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia was. Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście Whitmana? Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. I sam też. Tylko, że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. Postaram się, nie? Niekoniecznie coś mi może z tego wyjść, ale się postaram. No dobra. Spróbujmy ją rozruszać. Razem. Jeszcze raz. Dobra. Gotowi? Skok! Okej, tu coś się dzieje. Tu muszę poluzować. Dobra, w każdym razie. Albo nie, jeszcze spróbujemy ich się wydostać. To pewnie nie będzie trudno ani długi, ani nic w tym stylu. Coś strasznie dziwnego. Nie mogę tego pociągnąć. O słonecznej królowej. Starożytnej władczyni Yamatai. Ty mogę to zrobić. Chyba sobie jaja robisz. Znaczy, że to jest Yamatai? Tak. To wy jeszcze na to nie wpadliście, gamonie jedne. A to ci dopiero. To nie jest jakaś bomba przypadkiem? Pewna jesteś tego? Okej, teraz mogę wejść w tą stronę. Okolica jest niestabilna. Podłoga zaczyna pękać. Nie martw się tym, Laro. Po prostu nas stąd wyciągnie. Po prostu. No, to takie oczywiste. Miło was znowu widzieć. Dobra, co teraz? Nie mam zielonego pojęcia. Tu da się skoczyć? Nie. Tu da się chyba skoczyć, nie? Pewnie, że się nie da. Co ty sobie myślałaś, Lara? Jakieś głupoty dziwne tutaj robisz, wyczyniasz.
Tam jest coś, tam jest coś. To by się przydało rozwalić. Kurde, nie wiem, tu nigdzie się nie da wejść, nie? Nie, nie da. Po tym szczególnie nie. Wracamy tam na górę, będziemy zaraz kombinować. Na coś zaraz wpadniemy, pewnie. Co to było? Szczątki ludzkie. Moje ulubione. Tu nie da się otworzyć, niestety. Nie, to nie odchodzi? Ach, kurde, nie wiem. Chciał gdzieś tu dostać, ale nie ma mowy. A, tu jest gaz, dobra, jest gaz. Nie pomyślałem o tym. A, czaję, trzeba tu i potem tu. I będzie wszystko w porządku. W sensie tak i tak. Trzymaj się, Lara. A, co ja zrobię? Muszę pokombinować. Lara, uważaj na siebie. Czy coś się gdzieś... Wow, dobra. Otworzyło mi się przejście. Ja jestem bezpieczna. Aha, was wrzucę w tamtą stronę. Jest wszystko opanowane, Lecicie na wycieczkę. Powodzenia. Za mało? Dwa muszą być. Dobra. Pewnie muszę się ustawić tutaj i zgarnąć dwa naraz. Pięknie. Ło, idealnie w ostatniej chwili. Dobra, wyszli moi. Tylko co ja teraz zrobię? Jak ja mam się do was dostać? Okej, okay, czyli rozdzielamy się znowu. To nic, że właśnie że mogli oni by mi pomóc w tej nierównej walce. Lara stwierdziła, że łatwiej będzie się rozdzielimy. Co zresztą jest faktem, podejrzewam, że zaraz by zginęli. Gdyby znaleźli się w warunkach, w których ja zwykle się znajduję. Ale cała okolica się bali. Wolny jest po drugiej stronie mostu. Śmigłowiec nie głupi. Lara ciągle szuka sami Whitmana. Dobra. Chyba wybiegam w końcu. Okej, dotarliśmy, słuchajcie, chyba do miejsca, w którym się będzie działo dużo rzeczy, więc ja myślę, że warto byłoby w tym momencie przerwać, mimo że cała świątynia się pali. Ona się oczywiście na naszych oczach nie spali, ale boję się postawić tutaj chociażby krok dalej, żeby przypadkiem nie wydłużyło się tam nam to do godziny. Także, na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli jesteście ciekawi, czy uda nam się dotrzeć do Sami, czy znowu znajdziemy się z naszą ekipą, to zapraszam jutro. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa.